nigdy nie zapomnę tamtego dnia. Całą wielką ulicą zawładnął wówczas chaos. Transport publiczny się zatrzymał, policja była bezsilna, a okolice spowiły najróżniejsze zapachy. Wszystko zaczęło się, gdy ktoś w jednym momencie zamówił 1000 posiłków pod ten sam adres. Że co? Dobrze, ale po kolei. Dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby zrobić coś takiego? Hej, przecież wszyscy czasami stajemy się głodni, a nie mamy ochoty na gotowanie. Przejdźmy jednak do konkretów. Wyobraźcie sobie, że na waszym weselu nie pojawił się zamówiony catering. Ups, macie pokaźną gromadkę do wykarmienia, więc cóż innego wam pozostaje? Zresztą powodów może być całe mnóstwo, ale tamtego nieszczęsnego dnia chodziło o... Zaraz, jeszcze do tego dojdziemy. Zamówienie 1000 pizz z jednej osiedlowej knajpy raczej nie wchodzi w grę. Ich zasoby są przecież ograniczone. Ale realizacja dowozu z 1000 różnych restauracji wydaje się jak najbardziej możliwa. Szczególnie w dużym mieście. Ale zanim to zrobicie, dobrze się zastanówcie. Widziałem już, że nie prowadzi to do niczego dobrego. Przede wszystkim musielibyście nieźle się wykosztować. Nie tylko na jedzenie, ale także na opłacenie dostawy. W niektórych lokalach, jeśli wydacie na dania określoną sumę, dowóz jest darmowy, ale to raczej wyjątek od reguły. Patrząc realnie, akcja pod tytułem Plaga dostaw uszczupliłaby wasz portfel o wiele tysięcy złotych. I nawet jeśli jesteście skłonni przeznaczyć na swój kaprys taką kwotę, potrzebowalibyście do pomocy co najmniej 10 osób. Załóżmy, że każdy złoży 100 zamówień. Czas dostawy? Jutro, czyli piątek o 10 rano. 3, 2, 1 i zamówienie przyjęte. Następny poranek, godzina 9. Budzicie się. Oto wasz kolejny dzień w roli miejskiego dostawcy jedzenia. Po szybkim śniadaniu wskakujecie na swoją elektryczną hulajnogę i włączacie aplikację, żeby sprawdzić, czy są jakieś zamówienia. Pojawia się kilka, więc oczywiście wybieracie to najbliższe. Podjeżdżacie do restauracji, pakują wam jedzenie do plecaka i udajecie się pod pierwszy wskazany adres. Dzięki swojemu niezawodnemu pojazdowi dostarczacie 2 zamówienia w jedyne 30 minut. Aplikacja przesyła powiadomienie o kolejnym, które jest zaplanowane na godzinę 10. Coś wam podpowiada, żeby zignorować to zlecenie, ale mimo wszystko klikacie przycisk Akceptuj i kierujecie się do restauracji. Okazuje się, że macie przewieźć 3 butelki napojów gazowanych. Wasza podejrzliwość rośnie. Dlaczego ktoś zamawia je z knajpy, gdzie kosztują 2 razy więcej? Te myśli wywołują w was jeszcze większy niepokój, ale nie ma już odwrotu. Miejsce docelowe znajduje się tylko parę ulic dalej, więc powinniście dotrzeć tam w jakieś 15 minut. Wskakujecie na hulajnogę i zauważacie, że obok pędzą 2 inni dostawcy, przy okazji prawie was potrącając. Ślepi jesteście! Krzyczycie za nimi, uruchamiacie pojazd i ruszacie. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów niespodziewanie musicie się zatrzymać. Droga zamknięta, wybieracie więc okrężną trasę, bo inaczej byście się spóźnili. Wjeżdżacie w małą uliczkę, ignorując widok kilku osób idących na piechotę z torbami dostawczymi. Kawałek dalej paru kurierów zmierza w tę samą stronę na deskorolkach i nawet jeden na rolkach. Alejka się kończy, dotarliście do głównej ulicy, przy której znajduje się wasz cel. To, co dostrzegacie, zbija was z tropu i każe się zatrzymać. Nareszcie zaczynacie orientować się w sytuacji. Coś z pewnością tutaj nie gra. Ulica została zablokowana przez setki dostawców z ogromnymi torbami. Na rowerach, skuterach i hulajnogach. To oni tworzą cały ten zgiełk. Przejeżdżający kurierzy was popychają, a przypadkowi przechodnie nagrywają to niecodzienne zdarzenie swoimi smartfonami. Rowerzyści niemal na siebie wpadają, deskorolkarze się przewracają i generalnie wszyscy są bardzo poirytowani. Wspinacie się na zaparkowany w pobliżu samochód, żeby zobaczyć, dokąd zmierza ten cały tłum. Na końcu ulicy wznosi się wielki wieżowiec, zdecydowanie górując nad resztą budynków. Mieszczą się w nim biura różnych korporacji. Zdajecie sobie sprawę, że wszyscy kurierzy dookoła mają ten sam adres dostawy. Być może któraś firma organizuje wielką imprezę z okazji urodzin szefa i potrzebują dużo jedzenia oraz picia. Ale dlaczego nie zrobili po prostu jednego wielkiego zamówienia albo nie zorganizowali cateringu? Zastanawiacie się. Uznajecie, że lepiej będzie przeczekać ten kocioł. Intuicja podpowiada wam jednak, że za czasowe lub nawet najszybsze zrealizowanie dostawy pewnie otrzymacie jakąś nagrodę. Prawdopodobnie to jakiś test. A może po prostu macie wybujałą wyobraźnię przez te wszystkie obejrzane filmy?
Przypominacie sobie o robotach drogowych, przez które musieliście wjechać w wąską alejkę. Wracacie tam i znajdujecie otwarty kanał ściekowy. Bez zastanowienia składacie hulajnogę i wskakujecie do środka. Na szczęście nikt was nie zauważa. Teraz bez kłopotu wykonacie swoje zadanie. W podziemiach jest oczywiście paskudnie, szczury plątają wam się pod nogami, a zapach przyprawia o mdłości. Przyspieszacie. Nad głową słyszycie krzyki innych kurierów, włączające się alarmy samochodowe, dźwięk tłuczonego szkła. Na zewnątrz panuje ogólna panika. Spoglądacie na mapę w telefonie i okazuje się, że jesteście już pod właściwym budynkiem. Znajdujecie schody, wdrapujecie się na górę i otwieracie właz. Parking! Doprowadzacie się do ładu i zamierzacie iść dalej, ale po wejściu zatrzymuje was ochroniarz. Szczęśliwie po kilku słowach wyjaśnienia mówi: droga wolna. W końcu dotarliście na miejsce. Jesteście tam pierwsi. Wyglądacie przez okno i widzicie tysiące dostawców próbujących dostać się do wieżowca. Czekacie na windę z nieukrywaną radością i satysfakcją. Sprawdzacie w aplikacji adres 50. piętro, biuro numer 5037. Winda jest przepełniona, ale ludzie pospiesznie wysiadają, bo no cóż, zalatuje od was ściekami. Ale specjalnie się tym nie przejmujecie, bo przecież wygraliście wyścig i zaraz zgarniecie główną nagrodę. Patrzycie na zegarek, jest 9:56. Winda zatrzymuje się na 50. piętrze, a rosnące podekscytowanie sprawia, że aż miękną wam kolana. Widzicie długi korytarz z drzwiami po obu stronach. 5035, 5036, w końcu 5037. Bierzecie głęboki oddech i pukacie. Dostawa! Krzyczycie. Ale nikt nie odpowiada. Drzwi otwierają się same i niepewnym krokiem wchodzicie do środka. To przestronny pokój z białymi ścianami. Prawie nie ma w nim mebli. Bardzo minimalistycznie i dziwnie. Z sufitu zwisa duża żarówka. Promienie słoneczne oświetlają biuro przez panoramiczne okna. Podchodzicie wyjrzeć na zewnątrz. Kurierzy wpadają do budynku jak szaleni. Co tam się dzieje? Męski głos przerywa ciszę i zupełnie was zaskakuje. Wydaje się, że jego źródło znajduje się gdzieś po drugiej stronie ściany pokoju. Całkowity chaos, ale udało mi się ich wszystkich przechytrzyć, mówicie z dumą, powoli zbliżając się do ściany. Zostaw zamówienie na środku pokoju. Ustawiacie napoje na podłodze i czekacie kilka sekund, starając się dostrzec tę osobliwą postać. Zapłaciłem online, z napiwkiem, możesz iść, odpowiada głos. Jesteście zmieszani. Uświadamiacie sobie, że nie będzie żadnej wspaniałej nagrody. Cały wysiłek był bezsensowny. Rozczarowani i nieco zdenerwowani kierujecie się do wyjścia. Już prawie naciskacie klamkę, ale buntowniczo stwierdzacie, że należą wam się przecież wyjaśnienia. Po co był ci ten cały zamęt? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co narobiłeś? Głos odzywa się zza ściany. Musiałem wiedzieć. To były badania. Ale co wiedzieć? Jakie badania? Pytacie. No, co się stanie, jeśli naraz zleci się 1000 osobnych dostaw jedzenia w jedno miejsce? Odpowiada głos. Na środku pokoju zapala się żarówka. Ścianę przykrywa ogromne, znajome logo. Słyszycie stanowcze: to wszystko! I po prostu wychodzicie z biura. Ach, ciemna strona dostawy. Hej, jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tutaj macie kolejne propozycje, które na pewno wam się spodobają. Wystarczy wybrać jedną z nich, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.